Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Kamila Kalinczak i zapraszam Państwa na podcast. Katarzyna Tubylewicz, pisarka, tłumaczka literatury ze szwedzkiego, a dzisiaj też tłumaczka szwedzkich zwyczajów, tamtejszego stylu życia. Od lat mieszka między Polską a Szwecją, dlatego dziś wybieramy się do niej, do Szwecji, z wizytą. Wysokie obcasy. Halo, czy nas słychać? Dzień dobry Pani Kasiu. To jest takie pytanie roku 2020. Czy nas słychać, czy nas widać? No nas nie ma być widać, ale ma nas być słychać. Rozumiem, że nas słychać. Słychać bardzo dobrze. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że znalazła Pani dla nas chwilę. Czytałam Pani książkę, zaczęłam ją czytać i mimo, że pisze Pani o samotności, to przyznam szczerze, że ja nie mogłam przestać się uśmiechać, wręcz śmiać. I nie jestem oczywiście pewna, czy taka powinna być prawidłowa reakcja zamierzona, ale opis Szwedów, proszę Państwa, w którym to opisie wychodzi na to, że Szwedzi naprawdę nie lubią rozmawiać, kochają ciszę, traktują tę ciszę jak wybawienie, to było coś niesamowitego. Naprawdę tak to wygląda. To co robią w kawiarniach w takim razie? Przecież w kawiarniach się rozmawia. Nie, no oczywiście rozmawiają. I ja myślę, że w tej chwili odnosi się Pani przede wszystkim do cytowanych przeze mnie kulturoznawczych opinii na temat Szwedów, na przykład o Kedona, albo tego, co pisała o Szwecji w latach 60. jeszcze Susan Sontag, która uważała, że Szwedzi są po prostu neurotykami, niezdolnymi do kontaktu z ludźmi. Rzeczywistość jest dużo bardziej harmonijna, to znaczy Szwedzi rzeczywiście lubią ciszę i mają w sobie taką bardzo naturalną tęsknotę za tym, żeby czasem pobyć sobie sam na sam ze sobą. W Szwecji o tym się często mówi, że taką wspaniałą przygodą dla człowieka może być bycie samotnym gdzieś w lesie, czy w ogóle na łonie natury. To zresztą bycie samotnym na łonie natury jest dla Szwedów też sposobem na poszukiwanie duchowości, metafizyki. To jest bardzo sekularyzowany naród, więc raczej do kościoła Szwedzi nie chodzą, ale jeżeli chcą poczuć, że istnieje coś więcej na świecie niż oni, to idą sami nad jezioro i właśnie wtedy nie lubią rozmawiać. I na pewno w Szwecji mówi się też ciszej niż w Polsce, nie przerywa się sobie, przerywanie jest uważane za szczyt złego wychowania, ale to wcale nie oznacza, że Szwedzi są narodem, który nie potrzebuje kontaktu z innymi albo, że to jest naród jakiś taki skrajnie niezdolny do nawiązywania znajomości. Ja myślę, że udowadniam w mojej książce, że jest wręcz przeciwnie. Natomiast na pewno jest tak, że w Szwecji samotność nie jest tak tabuizowana jak w Polsce i nie kojarzy się tylko z czymś bardzo negatywnym. I przyznam, że to jest coś niezwykle odkrywczego dla mnie. Samotny jak Szwed, to jest w ogóle tytuł książki i naprawdę radzę zapamiętać, bo książka wciąga właściwie od pierwszych zdań, już od wstępu. I to jest odkrywcze, no bo z drugiej strony my wciąż piszemy tutaj, w Polsce i czytamy o tym, że samotność to ma jakieś tam konsekwencje zdrowotne dla zdrowia psychicznego, dla zdrowia nawet nie psychicznego, ale też fizycznego, że ludzie od tej samotności uciekają. Mówi się o tym, że o rany, dlaczego jeszcze nie ma pigułki na samotność, że przecież to jest taka potworna rzecz. I tutaj nagle ja czytam o samotności postrzeganej jako zupełnie coś innego. Jak to wygląda? Bo to jest niesamowicie ciekawe. Tak, to znaczy warto w ogóle powiedzieć, że oczywiście samotność może mieć różne twarze i w Szwecji istnieje także samotność niechciana i ja o tym także opowiadam w tej książce ustami moich rozmówców, bo ta książka to przede wszystkim rozmowy i reportaże, aczkolwiek też trochę moich własnych opowieści i obserwacji, ale chyba warto powiedzieć, że tak jak ta niechciana samotność, głód drugiego człowieka, głód skóry, o którym też piszę w tej książce, że istnieje w ogóle takie zjawisko jak głód skóry,
że można po prostu bardzo źle się czuć, także fizycznie, bardziej cierpieć w czasie choroby, jeżeli nikt nas nie dotyka. Ale jednocześnie nasz mózg tak naprawdę jest w ten sposób wciąż jeszcze funkcjonującym narządem, że jest przystosowany do dużo mniejszej liczby ludzi, których my na co dzień, zwłaszcza żyjąc w mieście, spotykamy, i dużo mniejszej liczby wrażeń. Także tak jak można cierpieć z niechcianej samotności, tak można też bardzo cierpieć z powodu jej braku, z powodu tego, że jest się wciąż w tłumie, zwłaszcza jeżeli jest się naturą introwertyczną. Ja w mojej książce opowiadam też o tym, kim są introwertycy. Sama jestem introwertyczką i podkreślam, że introwertyk to nie jest taki człowiek, który nie lubi ludzi, nie potrzebuje ludzi, ja ludzi uwielbiam, ale należę do tych osób, które żeby odpocząć potrzebują trochę pobyć same, które muszą móc naładować baterie w samotności. To jest cecha introwertyków. I właśnie introwertyk w takiej sytuacji, w której nigdy nie może mieć tego oddechu i pobyć sam, może mieć bardzo silne poczucie jakiegoś zagrożenia, utraty energii, a przede wszystkim utraty kontaktu z samym sobą. Także ja myślę, że moja książka, ona jest, naprawdę bardzo ją polecam wszystkim ludziom, bo temat samotności nas wszystkich dotyczy i to jest książka, która z jednej strony myślę, że oswaja nasze lęki przed samotnością, bo wszyscy je w sobie nosimy, ale też pozwala nam na to, by przyznać się, że czasem po prostu chcemy być sami. Czasem najbardziej na świecie potrzebujemy pobyć sami ze sobą. A jeżeli ktoś nie czuł, że może to powiedzieć, to mam wrażenie, że pandemia nam wszystkim pokazała, że każdy z nas ma w sobie jakiś tam pierwiastek introwertyka i rzeczywiście tę książkę czyta się niezwykle ciekawie z perspektywy tych ostatnich, no już prawie 12 miesięcy, kiedy siedzimy w domu, kiedy tych ludzi spotykamy mniej, kiedy nie ma tak naprawdę szansy, nawet jeżeli ktoś miałby na to ochotę, wejść w tłum. I to jest tak. Też ciekawe, bo pani pisze o tym, że też chyba słowami raczej swoich rozmówców, że Sztokholm to jest miasto, które krzyczy ciszą, tak to jakoś zapamiętałam. Moja poprzednia książka miała tytuł Sztokholm, miasto, które tętni ciszą, bo to jest miasto, które z jednej strony jest, no, taką wielkomiejską stolicą i jest miastem niezwykle ciekawym, w którym się dużo dzieje, ale jednocześnie rzeczywiście jest to miasto, w którym po pierwsze wszechobecna jest woda, a woda w ogóle przynosi uspokojenie i daje takie poczucie przestrzeni, a po drugie miasto, w którym bardzo łatwo jest uciec od tłumu. Ten tłum właściwie pojawia się czasem na jakichś, powiedzmy, dwóch ulicach Sztokholmu i to też nie jest tłum nowojorski czy londyński, a poza tym, tak jak już powiedziałam, Szwedzi rzeczywiście ciszej się zachowują i ja sama zauważyłam, że kiedy jestem w Szwecji, to mówią na ulicy ciszej niż robią to w Polsce i w ogóle mam inny ton głosu mówiąc po szwedzku. Także na pewno jest tak, że Sztokholm to jest takie miasto, w którym można jednocześnie cieszyć się wielkomiejskością, a z drugiej strony nasza dusza odpoczywa, bo nie ma nadmiaru wszystkiego. No i jest to miasto bardzo wielu singli. W ogóle 40% Szwedów mieszka w samodzielnych gospodarstwach, ale jest taka wyspa w samym centrum Sztokholmu, która się nazywa Kungsholmen, gdzie prawie połowa mieszkańców to są ludzie, którzy mieszkają w pojedynkę. Często nie przez całe życie, bo to są często osoby na przykład młode, które jeszcze z nikim się nie związały, albo ktoś, kto się rozwiódł i okresowo mieszka sam. W Szwecji ta mobilność społeczna między związkami, między też miejscami zamieszkania jest bardzo duża. Mobilność społeczna między związkami, jak to tak. rozumieć? To rozumieć w ten sposób należy, że ponad 50% Szwedów się rozwodzi, że w Szwecji jest dużo więcej typów związków, w jakich można żyć. Na przykład coś, co zaskakuje wielu obcokrajowców, to, że po szwedzku jest słowo, które brzmi serbu, które oznacza, że ludzie są w związku, ale mieszkają oddzielnie. I ja znam sama takie przypadki, na przykład małżeństwo, które wychowało już dzieci i wcale się nie rozwiodło, ale się właśnie wyprowadzili do oddzielnych mieszkań, bo mają poczucie, że teraz chcą mieć trochę takiej niezależności i sobie wzajemnie nie przeszkadzać, a jednocześnie są cały czas związkiem. A niektórzy ludzie po prostu nigdy nie decydują się na to, żeby razem zamieszkać. I w Szwecji myślę, że w ogóle to jest taka też cecha tego kraju dosyć ważna, o której może warto
to mówić, że tutaj takie zmiany w życiu prywatnym nie przebiegają aż tak dramatycznie. To jest bardzo widoczne w tym, jak Szwedzi po rozwodzie doskonale organizują opiekę nad dziećmi. Tutaj raczej w ogóle nie zdarza się, no jest to może jakieś przypadki pojedyncze, kiedy są naprawdę jakieś ogromne problemy osobowościowe, ale generalnie norma jest taka, że kiedy ludzie się rozwodzą, to dzielą się na pół opieką nad dziećmi. Z reguły jest tak, że te dzieci mieszkają tydzień u mamy, tydzień u taty. Bardzo często później rodziny się poszerzają, stają się takimi patchworkowymi rodzinami, kiedy pojawiają się kolejne osoby w życiu tych, którzy się rozwiedli, dzieci tamtych osób. Szwecja jest takim krajem, w którym wydaje mi się, że to jest jakieś łatwiejsze i chyba łatwiejsze dlatego, że jest to kraj dużo mniej tradycyjny, dużo mniej konserwatywny niż Polska i kraj właśnie, w którym ludzie może tak panicznie się nie boją samotności, więc chyba też w związkach nie traktują siebie wzajemnie jako własności. To jest niesamowicie ciekawe. Właśnie szukam w głowie, kiedy słucham o tym, kiedy pani o tym opowiada, zastanawiam się, jakie są przyczyny. Oczywiście na pewno to, o czym pani powiedziała teraz, to znaczy, że może nie są przywiązani tak bardzo do tej tradycji, którą my postrzegamy jako tradycję. To jest zbiór oczywiście pewnego rodzaju zachowań, które nas gdzieś tam ograniczają w różnych miejscach, w różnych sytuacjach. Ale też zastanawiam się, czy to wszystko nie układa się jednak w jakąś taką tezę, albo nawet hipotezę, że może to jest jakaś taka zaawansowana już kultura. To znaczy, zaczynając na tym, że ciszej mówią, trafią zachować się w sytuacji, w której się rozwodzą. Może to jest coś takiego? Sposób wychowania? Sposób... Na pewno jest dużo elementów i pewne, teraz mówimy o tych pozytywach, a w mojej książce ja opowiadam też o szwedzkich lękach przed samotnością, że na przykład szwedzki lęk polega na tym, że istnieje pewna stadność w tym bardzo zindywidualizowanym społeczeństwie, polegająca na tym, że ludzie nie lubią czuć, że mają bardzo inne zdanie od ogółu i to bardzo wpływa na szwedzką debatę publiczną, jest w niej wiele kompromisów. Ale jeżeli mówimy w tej chwili o tych pozytywach, o których pani opowiedziała, to wydaje mi się, że Szwecja to jest kraj, w którym bardzo indywidualistycznych ludzi i ten indywidualizm jest silnie zakorzeniony w szwedzkiej kulturze, podobnie jak liberalizm obyczajowy. Na przykład mało kto wie, że w Szwecji już w XIX wieku, zwłaszcza w klasie robotniczej i w niższej klasie średniej, rozpowszechnione były związki, które były konkubinatami, to się nazywało małżeństwo sztokholmskie i bardzo dużo ludzi żyło w takich związkach, głównie dlatego, że kobieta, która była mężatką w XIX wieku aż do 1920 roku w Szwecji była bardzo ograniczana przez swojego męża. No tak wyglądało to w całej Europie. I w Szwecji dużo właśnie kobiet z klasy robotniczej z tego względu nie zawierało związków małżeńskich, by móc wykonywać różne prace, których nie mogły wykonywać mężatki i po prostu móc o sobie samostanowić. I warto wiedzieć, że Szwecja socjaldemokratyczna, pamiętajmy, że socjaldemokraci to partia, która ogromnie wpłynęła na Szwecję, bo zarządza nią niemal nieprzerwanie od 100 lat. Socjaldemokraci w latach 70. bardzo zreformowali całe prawodawstwo dotyczące tego, jak funkcjonuje szwedzka rodzina. I warto wiedzieć, że szwedzkie państwo opiekuńcze w centrum swoich zainteresowań nie ma rodziny, tylko jednostkę. W Polsce zawsze jak się mówi o wsparciu finansowym dla społeczeństwa, jakichś zasiłkach, to zawsze myśli się o tej podstawowej komórce społecznej, czyli rodzinie. W Szwecji myśli się zawsze o jednostce i dlatego na przykład w Szwecji już w latach 70. wprowadzono indywidualne opodatkowanie małżeństw, które powoduje, że tutaj bardzo trudno jest ludziom, znaczy właściwie jest to niemożliwe dla ludzi normalnie zarabiających, by kobieta zdecydowała się, że nie będzie pracowała, tylko będzie tradycyjną panią domu i będzie zajmować się dziećmi. Tego w Szwecji nie ma. W Szwecji już w 70. latach wprowadzono wiele takich praw, które zwiększyły podmiotowość dziecka w rodzinie. Tak by też w pewnym sensie chronić dziecko przed negatywnym wpływem rodziców, jeżeli taki się pojawi. Także to jest państwo, które z jednej strony ma chyba społeczeństwo, w której duszy było bardzo zawsze dużo niezależności i tu można patrzeć na wiele elementów historii, na to, że w Szwecji nigdy nie było pańszczyzny, że szwedzcy chłopi, a to było chłopskie społeczeństwo, byli bardzo wolni, niezależni. Można właśnie myśleć o tym, że liberalizm, także właśnie w sferze seksualnej, pojawił się w Szwecji już w
XIX wieku, a później stał się strasznie silny w latach 60., na początku lat 70. Szwedzkie filmy po prostu bulwersowały cały świat. W Londynie były nawet w pewnym momencie demonstracje przeciwko pokazywaniu szwedzkich filmów erotycznych i wtedy powstało takie pojęcie szwedzki grzech. Także mówimy o kraju, w którym te wszystkie tendencje po prostu zawsze istniały i one się skumulowały w takiej formule, w której ludzie mają duży szacunek dla niezależności innych ludzi. I w ogóle myślę, że też szacunek do innych jest bardzo ważnym elementem szwedzkiej kultury i na przykład ta cisza, o której mówię, cisza w środkach komunikacji miejskiej, także z szacunku się wywodzi. Ale czy to znaczy, że na przykład w mediach społecznościowych nie ma hejtu? A jest, no nie mówimy jednak o raju, Szwecja rajem nie jest, jest też krajem bardzo dzisiaj coraz bardziej spolaryzowanym, bo zjawisko polaryzacji no, w tej chwili obserwujemy na całym świecie i tutaj ono też jest obecne, także jest hejt w mediach społecznościowych, ale na przykład nie ma czegoś takiego, co wciąż jest bardzo, mam wrażenie, jednak widoczne w polskich mediach, w internecie, że w Polsce cały czas można wpisywać takie hejterskie komentarze pod artykułami publikowanymi na różnych dużych portalach. W Szwecji to nie jest możliwe. Więc pewne rzeczy, jeżeli się zaobserwuje, że jest jakaś tendencja, to się wiele robi, by chociaż trochę ją ograniczyć. Ale to nie jest możliwe, bo jest uwarunkowane prawnie? To jest raczej uwarunkowane tym, że gazety nie mają po prostu możliwości, nie dają możliwości komentowania. Ta możliwość komentowania zwiększa z reguły liczbę kliknięć, więc ma swoje komercyjne też uzasadnienie, ale w Szwecji po prostu na to się nie pozwala, dlatego że uważa się, że to doprowadzi właśnie do większego hejtu w internecie. Rozumiem. Jeszcze jedna rzecz nie mogłabym sobie odmówić, bo aż sobie wycięłam ten cytat. Jeżeli młody człowiek po wyprowadzeniu się z domu od razu zamieszkuje z dziewczyną czy chłopakiem, to uważa się to za dziwne. To jest cytat z jednego z pani rozmówców. Myślę, że to jest warto skomentowania. Tak, to jest rzeczywiście ciekawe, ale Szwedzi później zawierają takie stałe związki na ogół. I tak, tutaj mam wrażenie w ogóle, że młodzi Szwedzi mają w sobie bardzo dużą pewność siebie i ogromną ciekawość świata. W tej chwili jest pandemia i świat jest zamknięty, ale taką szwedzką normą jest to, że młodzi ludzie jak kończą liceum, to najpierw pracują powiedzmy pół roku czy rok na przykład w jakimś sklepie spożywczym, gdzie zarabiają, co w Szwecji jest możliwe, wystarczające pieniądze na to, żeby pojechać w jakąś podróż dookoła świata i bardzo często zanim pójdą na studia, robią coś takiego i rzeczywiście w Szwecji nie ma takiego pędu do tego, żeby natychmiast się ustatkować i właśnie założyć rodzinę. To jest raczej uważane za etap, który tak koło 30 się realizuje i na pewno jest tak, że w Szwecji są takie powiedzonka, na przykład ensam är stark, czyli samotności siła, więc uważa się, że dla młodego człowieka jest bardzo dobrze, jeżeli on potrafi sobie poradzić sam, potrafi mieszkać sam, że to no, sprzyja dojrzałości i niezależności, że nie trzeba od razu bawić się w dom. Mam takie trzy pytania, które zadaję zawsze moim rozmówczyniom, kiedy nagrywamy podcast z cyklu takich wizyt w różnych częściach świata i takie pytania również przygotowałam dla pani. Dwa pierwsze są takim odbiciem lustrzanym jedno drugiego, bo chciałabym zapytać panią o to, jaka jedna rzecz, którą mają Polki, mogłaby ułatwić życie kobietom w Szwecji i odwrotnie, co mają takiego Szwedki, co przydałoby się Polkom? Ja myślę, że Polki mają większe poczucie humoru i to poczucie humoru potrafi dawać ogromną siłę nawet w trudnych sytuacjach. W ogóle też siłą Polaków jako narodu jest umiejętność improwizowania, właśnie taki też czarny humor w trudnych sytuacjach. To wynika w dużej mierze z historii, z tego, że Polska, znaczy Szwedzi są właściwie, używa się takiego określenia czasami trygghetsnarkomaner, czyli uzależnieni narkomani bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że Szwecja to kraj, który nie miał prawie 300 lat wojny. Dla Szwedów sytuacja, kiedy tracą kontrolę nad czymś, kiedy nagle coś się zmienia, potrafi być bardzo stresująca i wydaje mi się, że dla kobiet może jeszcze bardziej niż dla mężczyzn. A mam wrażenie, że siła Polek wynika właśnie z takiego poczucia, że, no, że w życiu czasami właśnie coś się może zmienić, ale trzeba wtedy się jakoś z tym zmierzyć, i
że można się też z tego śmiać. Jest taka wielka witalność w Polkach, moim zdaniem. Myślę, że dużo większa niż w polskich mężczyznach, że Polki po prostu są, jest jakiś taki rodzaj miłości do życia. Ja zawsze sama, kiedy przyjeżdżam do Polski, a kiedy nie ma pandemii, w Polsce bywam bardzo często, to właśnie chłonę w siebie tę energię i to jest kobieca energia. Moim zdaniem trochę jej brakuje w Szwecji. Z kolei Szwedki są nauczone tego, by dużo bardziej dbać o siebie. Nie mają takiego przymusu poświęcania się dla wszystkich, które mają zwłaszcza Polki starszych pokoleń. W Polsce w ogóle jak się ocenia kobietę, to często się właśnie uważa, że ona jest w porządku, jeżeli tak sobie daje radę, chociaż jest trudno. No wcześniej powiedziałam, że Polki sobie dają radę, jak jest trudno, ale wydaje mi się, że Polki często zapominają o sobie, że mają w sobie ducha jakiejś takiej poświęcającej się Samarytanki. Polkom to też bardzo szybko, dużo za szybko wydaje się, że się starzeją. Szwedka po 50, na przykład jeżeli w tym wieku się rozwiedzie, to ma poczucie, że w ogóle super. Teraz wreszcie sobie pożyję, teraz będę mieć różne przygody, będę podróżować, będę przeżywać różne miłości. Szwedki nie boją się starzenia się, tak jak boją się Polki i nie uważają, że na przykład właśnie kobieta po 50 już nie jest atrakcyjna i że w ogóle, Boże, jeżeli jeszcze się zjadła, to po prostu jej życie się skończyło. Uważam, że w Polsce, oczywiście w Polsce są też duże różnice między różnymi kręgami, między mieszkańcami różnych miejsc, ale gdzieś tam powiedziałabym, że Polki za mało dbają o siebie, nie w takim sensie, że za mało się nieładnie ubierają, czy nie mają dobrego makijażu, bo pod tym względem właśnie chyba są, to robią lepiej niż Szwedki, ale Polki nie dbają o siebie w taki sposób, żeby móc sobie powiedzieć, okej, teraz jest mój czas, teraz będę dbała o siebie, w ogóle mnie nie interesuje moje już dorosłe dziecko, które może sobie świadczyć, oczywiście, że mnie interesuje, ale nie interesuje mnie w taki sposób, że muszę cały czas je kontrolować albo cały czas się nim zajmować, a już w ogóle też stosunek właśnie do partnera, męża. Ja uważam, że Polki zbyt dużo się poświęcają, a Szwedki są w pozytywny sposób egoistyczne. A jak wygląda Polska z pani perspektywy, z tamtej perspektywy? Polska, no niestety w ostatnich czasach to się bardzo zmienia, bo był taki czas, nie tak dawno jeszcze temu, że Polska z perspektywy Szwecji wydawała się krajem, który się tak cudownie szybko rozwija. Warszawa była takim nowym Berlinem. Tak reagowali też na Polskę moi szwedzcy przyjaciele, kiedy ich do Polski przywoziłam. Polska wydawała się takim miejscem wibrującym właśnie energią, w którym coś się buduje nowego i dobrego. Niestety teraz ze względów politycznych no Polska wygląda bardzo często bardzo źle z perspektywy szwedzkiej, bo na przykład postępujące ograniczanie praw kobiet, ograniczanie już właściwie uniemożliwienie w tej chwili kobietom robienia w Polsce aborcji, to są rzeczy nie do pojęcia dla Szwedów, to są rzeczy, które się nie kojarzą z Europą, to są rzeczy, które powodują jakieś takie przerażenie, że ja gdzieś tam swoją rolę upatruję w tym, żeby różnym moim szwedzkim przyjaciołom mówić, ale pamiętajcie, że w Polsce jest opozycja, że jest bardzo dużo ludzi, którzy są przeciwko temu, bo kiedy czyta się w prasie, oczywiście też na przykład można było przeczytać teraz o proteście mediów i o kolejnej próbie utrudniania życia prywatnym mediom. Polska po prostu nie jest w dobrym momencie politycznym, to nie jest moment, który w ogóle może się podobać krajowi takiemu jak Szwecja, który jest jednak bardzo liberalny, raczej lewicowy i w którym przede wszystkim dba się o prawa człowieka i wiecznie o tym dyskutuje, a w Polsce no, o tych prawach człowieka się coraz częściej zapomina, więc te wszystkie historie ze strefami wolnymi od LGBT to są rzeczy, które szokują Szwedów. No i dla mnie to jest oczywiście też strasznie bolesne, bo ja w ogóle nie rozumiem, że coś takiego się dzieje. Tak samo jak jako osoba, ja wyjechałam, zamieszkałam w Szwecji przeszło 20 lat temu, ale jednocześnie zawsze bardzo dużo w Polsce bywałam, także zawsze miałam poczucie mienia jednej nogi w Polsce, ale mimo to ja na przykład nie potrafię zrozumieć, że w tym czasie dokonał się taka ogromna zmiana polegająca na tym, że wpływ Kościoła katolickiego stał się aż tak gigantyczny. On nie był taki, kiedy ja jeszcze w Polsce mieszkałam, to znaczy nie na tym poziomie, na którym to w tej chwili obserwujemy. Także Polska rozwija się w odwrotnym kierunku niż Szwecja, no i to nie wygląda dobrze, ale miejmy nadzieję, że za chwilę się znowu zmieni i znowu Warszawa będzie nowym Berlinem i Szwedzi będą po prostu zachwyceni, bo Szwedzi przyjeżdżający do Polski na wakacje,
czy po prostu tam wpadający, żeby zobaczyć Gdańsk, Kraków, czy właśnie Warszawę, z reguły są olśnieni. Polska ma masę w sobie takich elementów, które naprawdę zachwycają, ale sytuacja polityczna jest średnio atrakcyjna. Pani Katarzyno, bardzo Pani dziękuję. Można by było Pani tak słuchać i słuchać. Znaczy, wiedzę na temat tego, jak to tam wygląda, ma Pani nieprawdopodobną. To jest też uciekające i świetnie się słucha o tym z perspektywy tutaj Warszawy, bo to jest no, rzeczywiście taki trochę inny świat jednak, jeżeli tak. Chodzi o te kwestie, o które poruszyłyśmy. Ja przypomnę raz jeszcze tytuł książki, Samotny jak Szwed. Książki, która, tak jak powiedziałam, no, bawi, mimo że mówi o samotności. Natomiast bardzo tą samotność gdzieś tam oswaja i myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe spojrzenie na tę perspektywę. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Życzę dużo zdrowia. Myślę, że to jest bardzo potrzebne i no tak, takim przyciszonym głosem jak najwięcej jednak dobrych rozmów. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne. Zapraszamy w najbliższy piątek.